Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, witam serdecznie na portalu Strategy and Future. Mówię dzień dobry, ale program nagrywamy w niedzielę 12 marca wieczorem. Tak mówię, bo sytuacja zmienia się teraz dość szybko. Ze mną Albert Świdziński. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry. Dobry wieczór. No to zaczynamy. Wiadomości są takie, że Bachmut, a raczej to, co z niego pozostało, jest cały czas areną walki. Chińskie kierownictwo zakończyło proces jeszcze większej centralizacji niż dotąd. Podobno szyici z Iranu mają się dogadać z sunnitami z Arabii Saudyjskiej. Premier Wielkiej Brytanii przybił piątkę z prezydentem Francji. A w różnych mniej lub bardziej eksperckich opracowaniach pisze się o tym, że jakiś pokój mógłby być, ale właściwie nie wiadomo na jakich warunkach, a wojna trwa. To wszystko prawda, tak. Muszę przyznać, że wprawił mnie pan redaktor w lekkie zawstydzenie, bo faktycznie było w czwartek albo w piątek, wydaje mi się, spotkanie Macron-Sunak, o którym właśnie uświadomiłem sobie sprawę, nie napisałem ani słowa niestety w ostatnim weekly brief, więc to można to potraktować jako samokrytykę. Ostatnio musiałem złożyć samokrytykę, zostawmy to. Miałem opowiedzieć o moich przygodach z systemem podatkowym, ale zostawmy to. Tak, absolutnie tak. Ja, tak jak już kiedyś rozmawialiśmy o Bachmucie, czy o tym jak wygląda i kształtuje się sytuacja na polu bitwy, wolałbym nie mówić, bo nie znam się na tym, ale szczerze mówiąc też wydaje mi się, że większość ludzi, która zna się nawet lepiej niż ja, a na pewno opisuje starannie wydarzenia na Ukrainie w kontekście konkretnych bitw, tak naprawdę nie wie, co się tam dzieje. Ja to powiedziałem o tym Bachmucie w takim kontekście, żeby po prostu zaznaczyć, że w momencie, kiedy rozmawiamy, można powiedzieć, że na wschodzie bez zmian, trawestując tytuł znanej książki i zdaje się, że aktualnego filmu. Natomiast tak, no nie będziemy udawać tutaj specjalistów od czołgów i armat, natomiast możemy zastanowić się, jakie mogą być drogi wyjścia z tej aktualnej sytuacji, skoro widać, że aktualnie wojna w pewnym takim, nie chcę powiedzieć impasie, no bo ludzie giną, ale jeśli chodzi o te działania wojenne, nieco utknęła. Wie pan, ja nie widzę dobrej, szczerze mówiąc, nie widzę dobrej ścieżki wyjścia z tej wojny. Już w ogóle na warunkach trwałego pokoju, bo tak jak rozmawialiśmy w Strategy and Future, a to mówił Jacek i Marek i ja się z tym zgadzam, ta wojna w optyce Rosji nie dotyczy tylko Ukrainy, chociaż jest to istotny element, to jest wojna systemowa. Właściwie o zniszczenie dotychczas istniejącego systemu międzynarodowego, zastąpienie go nowym i wklejenie się Rosji, że tak powiem, ponowne w system, w architekturę bezpieczeństwa w Europie. Więc ta wojna oznacza więcej niż tylko Ukraina, i zarówno z punktu widzenia kalkulacji politycznych Władimira Putina i bliskiego kręgu władzy Władimira Putina, jak i z uwagi na obiektywne cele strategiczne Rosji. Krzywy pokój może być ciężki do zaakceptowania, a nawet jeżeli zostałby zawarty, pomijając wszystkich innych graczy w tej układance, czy Stany Zjednoczone byłyby gotowe na to pójść i na jakich zasadach, czy Ukraina byłaby gotowa, czy Polska wreszcie. Chociaż pomimo tego, że wydaje mi się, że Polska nie do końca uświadamia sobie rolę, jaką odgrywa to zakończenie tej wojny, jeżeli Polska nie wyrazi na to zgody, będzie trudne. Tak niemożliwe na pewno będzie jej kontynuowanie, jeżeli Polska postanowiłaby zmienić stanie. Ale to zostańmy przy tym momencie, bo tak, rzeczywiście, no, gdyby Polska zmieniła zdanie, to kontynuowanie wojny opartej o pomoc Zachodu dla Ukrainy jest niemożliwe, ale czy w drugą stronę też mamy wpływ? To zależy od tego, że wyobrażam sobie, że zależy to od tego, na ile ukraińskie elity polityczne byłyby skłonne ją kontynuować. Na pewno nie byłyby w stanie kontynuować jej w tej formie, w jakiej ona obecnie trwa, bo ona ją umożliwia, ją stałe dostawy sprzętu, chociaż jak sądzę niewystarczające w gruncie rzeczy. Chociaż to zależy jeszcze, kto określa, co znaczy wystarczające i jaki jest cel ostateczny, ale są one możliwe dzięki tak dostawom przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, w mniejszym stopniu z innych państw. Ale na przykład mogę sobie wyobrazić, że jeżeli Ukraina chciałaby kontynuować w ten sposób, w tę wojnę w jakiś sposób, to Polska mogłaby przyczynić się do, na przykład do podsycania wojny partyzanckiej. Co, jak sądzę, było scenariuszem wyjściowym również dla Stanów Zjednoczonych. To znaczy, tak jak
tak jak zakładali Rosjanie, upadek rządu, tak samo myśleli o tym Ukraińcy i o Włosy i bohaterstwo, trzeba przyznać, Wołodymyra Żeleńskiego rozbiła się ta cała koncepcja, ale jak sądzę, założenie poszło lepiej niż miało pójść. Założenie było takie, że Ukraina upadnie i będzie tam trwała wojna partyzancka na pewnej części Ukrainy. I we wspieraniu takiej partyzantki Polska miałaby realniejsze możliwości, chociaż też, jak sądzę, są one ograniczone, do podsycania jej, że wyrażę się niedyplomatycznie. To nie jest to słowo, którego chcemy używać, ale nie jesteśmy politykami. To będzie naiwne pytanie, ale czy jesteśmy w stanie określić, czego w tej chwili chcą Amerykanie? No bo słyszeliśmy deklarację, słyszeliśmy wystąpienie prezydenta USA w Warszawie, widzieliśmy tę symboliczną wizytę w Kijowie, ale tak stojąc na gruncie realnej polityki. Strasznie nie lubię tego słowa, bo strasznie wiele osób go nadużywa, więc nie używam w tym samym znaczeniu, tylko takim po prostu opisowym. Więc na gruncie tego, co się za tymi wszystkimi deklaracjami kryje, czy pan jest w stanie pokusić się o rekonstrukcję tego, czego chcą Jankesi? Wydaje mi się, że w najogólniejszym sensie Rosjanie chcieli powstrzymać, Amerykanie, przepraszam, ale po raz kolejny, to wie pan, jest zawsze problem, bo pamiętajmy, że szczególnie w wydaniu prawdziwej polityki, a nie analizy czy koncepcji strategicznych, to jest kwestia płynna. Pamiętajmy, jak zmieniało się podejście Stanów Zjednoczonych do dostarczania sprzętu, tak? Pamiętajmy też, że inaczej wyglądałoby ograniczenie wsparcia dla Ukrainy w marcu czy kwietniu ubiegłego roku, a inaczej wyglądałoby teraz, w momencie, kiedy Stany Zjednoczone bardzo aktywnie zaangażowały się w ten konflikt. I inny, o jakkolwiek bolesny, w każdym przypadku byłby odbiór kolejnej klęski Amerykanów po Afganistanie, to mimo wszystko sądzę, że wymiar i ciężar gatunkowy tych dwóch sytuacji byłby inny. Jeżeli wydaje mi się, że Amerykanie bardzo nie chcą, chociaż po raz kolejny są gorsze rzeczy mimo wszystko, na przykład wojna jądrowa, która jakkolwiek jest mało prawdopodobna, to jej konsekwencje są na tyle poważne, że Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na zignorowanie niebezpieczeństwa, hipotetycznego niebezpieczeństwa pełnoskalowej wymiany pomiędzy Moskwą a Stanami Zjednoczonymi. Ale Amerykanie w momencie, to jest wojna systemowa, co oznacza, że w momencie, kiedy jeden z istotnych, ważnych graczy w systemie, takim jakim była Rosja, mniej lub bardziej krwnobrny, ale jednak będący częścią systemu wymiany gospodarczej, tak, uznający, że pewne normy prawa międzynarodowego funkcjonują. Jeżeli taki gracz o takim ciężarze gatunkowym wyłamuje się z systemu i odmawia dalszej współpracy, to sprawia to, że system jest w niebezpieczeństwie, że może on nie przetrwać. Amerykanie ustanowili go wraz z otoczką moralną i tak dalej. Przede wszystkim dlatego, że on dobrze obsługiwał ich interesy. Oni sami go podkopują, ale na innym gruncie i w innym miejscu na ziemi, to znaczy przede wszystkim w Azji. Chociaż jeżeli spojrzeć na to, jak wyglądają relacje gospodarcze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, gdzie Stany Zjednoczone, staram się jakiego eufemizmu użyć, czule obejmują Europejczyków, ale bez pytania o zgodę, jeżeli chodzi o wysysanie inwestycji z Europy. To widać, że i w tym momencie Stany Zjednoczone zmieniają swoje podejście do tego, jak relacje gospodarcze, na jakich zasadach się opierały, jak funkcjonowały. Co moim zdaniem, pomijając Ukrainę, będzie dużym problemem dla Stanów. W każdym razie, wracając do pytania, kupa dygresji, proszę wybaczyć. Stany, bardzo im zależy, po raz kolejny, nie najbardziej ze wszystkich rzeczy, ale bardzo zależy im na tym, żeby Rosja nie osiągnęła otwartego i jasno mogącego zostać zdefiniowany jako sukces rezultatów tej wojny, bo wtedy po raz kolejny system będzie zagrożony. Natomiast Amerykanie z pewnością chcą również uniknąć sytuacji, w której, chociaż jest od tego bardzo daleko, ale w której mogłoby dojść do na przykład do jakiegoś rozpadu Rosji. Nie, no ale bo to ja bardzo lubię czytać wspomnienia z początku XVII wieku, najlepsza polszczyzna, ale no, zostawmy te bajki na razie. Nic nie wskazuje na rozpad Rosji. Ta struktura trzyma się mocno. Jest to państwo paździerzowe, ale nic nie wskazuje na jego rozpad. To prędzej tam gdzieś zatłuką Putina, chociaż na razie mimo różnych prognoz się trzyma, albo jego, nie wiem, sobowtórzy się trzymają. No, mówiąc już całkiem serio, nie ma żadnych wskazówek
które mogłyby nas uprawniać, moim zdaniem, do takiego optymistycznego wniosku, że przed nami jest jakaś epoka rozpadu Rosji.